Zaproszono mnie tutaj, moim zdaniem, przez pomyłkę. Bo ja nie pasuję do tego okienka. Będę tutaj mówił wprawdzie i mądrzył się o szkole, ale z pozycji niefachowca, z pozycji jakiegoś zaangażowanego obserwatora zjawisk społeczno-kulturowych, a niekoniecznie szkoły. Wczoraj rozmawialiśmy tutaj o wiedzy, o jej nabywaniu. Bardzo to takie było dla mnie, wydawało się zastraszająco mądre. Ja z wiedzą, szczerze mówiąc, nie mam wiele wspólnego. Raczej jestem działaczem, też nie jestem. Jestem takim właśnie przyglądającym się i wypowiadającym rozmaite krytyczne uwagi, czasami nawet trochę anarchizujące. A poza tym trzeba brać jedno jeszcze pod uwagę, że to jest wypowiedź starca. 39 rocznik. Jestem przedwojenny. Tak. Tak, ale o szkole i o oświacie wypowiadają się na ogół wszyscy. Jest to doświadczenie powszechne, uczestnictwo w procesach edukacyjnych. Co więcej, socjolog, nawet taki socjolog amator jak ja, zauważy, że edukacja szkolna jest przedmiotem społecznego zainteresowania. Nawet tych ludzi, którzy niekoniecznie mają z nią cokolwiek wspólnego. A najbardziej słyszalny jest chyba głos rodziców. Zazwyczaj krytyczny wobec szkoły. Czasem włączają się do tego absolwenci. Najbardziej i najchętniej mówią o tym absolwenci sfrustrowani szkołą. Uczniów się pomija, no bo to pętaki, co oni mają nam do powiedzenia. Nauczycielom się nie wierzy, no bo oni muszą bronić swojego interesu. Rodzice wiedzą na ogół najlepiej. Dlaczego szkoła jest zła? Szkoła uczy tego, co niepotrzebne. Szkoła nie uczy tego, co potrzebne. To dwie różne sprawy. Szkoła za dużo wymaga. Szkoła za mało wymaga. Szkoła stosuje niewłaściwe metody. Nie może się dogadać z uczniem. Szkoła nie wychowuje. Szkoła zanadto się pcha do wychowywania. Czytaj, ideologizuje ucznia. W sumie źle przygotowuje do dorosłego życia. Proszę Państwa, wydaje mi się, że każdy z tych zarzutów może być słuszny. Albo i nie. Natomiast wydaje mi się fałszywe założenie tej krytyki. Brzmi ona mniej więcej tak, a raczej brzmiałoby, gdyby ktoś się ośmielił to powiedzieć. Szkoła to automat, do którego wrzucamy sześciolatka, naciskamy guzik i po 12 latach mamy wyjąć z tego automatu dojrzałego i nieźle wykształconego młodego człowieka dorosłego. Tak reaguje rodzic. Właściwie po rodzicu tak reaguje uczeń. Po uczniu tak reaguje nauczyciel. Nauczyciel chce wiedzieć, że to szkoła wychowała. Ja wychowałem. Moja praca w tym jest.
to ja zdecydowałem, jaki ten absolwent jest. A przynajmniej ja mu dałem to, co w nim jest pozytywnego. Powszechność obowiązku szkolnego sprawia, że nie możemy sprawdzić, w jakiej mierze każdy z tych zarzutów jest słuszny, a w jakim nie. Bo nie da się znaleźć grupy kontrolnej, która do żadnej szkoły nie będzie chodziła. W związku z tym nie sposób odpowiedzieć serio, empirycznie, czy i do czego szkoła jest konieczna, do czego jest przydatna, w jakich przypadkach jest dysfunkcjonalna albo zbędna. Oczywiście, nie mogąc odpowiedzieć na to pytanie właśnie empirycznie, wymyśliliśmy inną metodę. Pytamy, a jaka szkoła? Szkoła dobra, czy szkoła średnia, czy szkoła zła? I wiemy coś o szkołach złych. Tutaj przepraszam bardzo, że wejdę w zupełnie nienaukową opowieść, postaram się, żeby była krótka, o dziejach mojej rodziny. Była bardzo zabawna rodzina, ponieważ u nas jest strasznie rzadko się rodzimy. Ja byłem od mojego taty młodszy od przeszło 50 lat. Więc mój tata chodził w Rosji, w głębi Rosji, nad Wołgą, do szkoły carskiej. Bo tam dziadka rzuciła praca zawodowa, że tam akurat mógł pracować. Ja chodziłem do szkoły w latach 45-56, czyli przeszedłem przez szkołę okresu stalinowskiego. Mój najstarszy syn przechodził przez szkołę końca lat 70. i stanu wojennego potem. Była szkoła znacznie lżejsza od tej i carskiej, i stalinowskiej, ale trafił mu się niesłuszny tatuś, opozycjonista, w związku z tym chłopak w wieku lat 9 widział w domu rewizję na przykład, jak się robi. Co uderzało też na jego sposób widzenia i akceptowania lub nieakceptowania wszystkiego, co oficjalne, a także i szkoły. I jeszcze jeden obrazek. W rok po stanie wojennym udało się, dzięki rozmaitym, bardzo dziwnym sztukom, ja byłem wtedy przypadkiem, złapał mnie stan wojenny za granicą, ale udało mi się ściągnąć żonę z dziećmi do siebie. Pracowałem w Szwajcarii. Tam mój synek idzie od razu do 5. klasy, nie znając słowa po francusku, to była ta część Szwajcarii, i po paru miesiącach rozmawiam z nauczycielem, przemiłym młodym człowiekiem, i on mi mówi, że no już nie jest źle, już się z nim z lekka można dogadać, już ja mogę stwierdzić, co on wie, czego nie, i nie jest źle, ale mam jedno zastrzeżenie. On się tak zachowuje, jakby do mnie nie miał zaufania. Na co ja mu mówię? Tak, proszę pana, on nie ma zaufania, bo ja go zawsze uczyłem, że do szkoły należy podchodzić ostrożnie i nie mieć za szybko zaufania. Pan spojrzał długo na mnie i potem przez następne półtora roku, kiedy syn jeszcze do tej szkoły chodził, nigdy więcej nie byłem wzywany do żadnych rozmów. Powiecie państwo, że to było doświadczenie wielopokoleniowe szkół złych.
ale właśnie, czy to były wyjątkowo złe szkoły i czy to z ich wad wynikało? Do pewnego stopnia tak, ale w ogóle szkoła, tak jak ją sobie wyobrażamy, taka dobra szkoła, co ma robić? Ma przekazywać uczniowi jakąś wiedzę i ma wychowywać, to znaczy dostosowywać dziecko do jakiegoś standardu zachowań oczekiwanego w życiu publicznym. Publicznym na miarę klasy, potem na miarę dzielnicy w mieście czy wsi, potem na szerszą miarę. Oczekiwany standard zależy od systemu politycznego, oczywiście. I oczekiwany jest przez kogo? Czy przez społeczeństwo, czy przez władzę tego społeczeństwa? Bardzo często przez władzę. I tutaj zaczyna się duży problem dotyczący w ogóle władzy, społeczeństwa i dotyczący każdej szkoły. Szkoła jest instytucją, a zatem nie jest wytworem bezpośrednim życia społecznego, tylko życia społecznego tak jak panujący w państwie system, obojętny carski, stalinowski, wczorajszy, dzisiejszy, jak ten system ustawi tę szkołę. I to niekoniecznie zły system. Niezapomniana Anna Radziwiłł, badając historię szkolnictwa w okresie II Rzeczpospolitej, pisała pracę o reformie Jędrzejowiczowskiej i wtedy w 70-tych latach powiedziała mi: słuchaj, nie wyobrażaj sobie, że to tylko komunistyczna szkoła jest taka zła. Każda szkoła upolitycznia. Mogę ci dać przedwojenne przykłady takie, że takie ci włosy staną na głowie. Taka jest natura instytucji oficjalnej w życiu. I tutaj warto sobie przypomnieć, że jeżeli są te dwa cele, przekazywać wiedzę i dostosowywać dziecko do standardu oczekiwanego w społeczeństwie, to te cele są w dużej mierze niezbieżne, czasami nawet przeciwstawne. Bo chodzi o to, czy dążymy do kreatywności, czy do standaryzacji. Ci z Państwa, którzy praktykują w szkole, wiedzą, że uczeń doprowadzony do średniości jest najmniej kłopotliwy. A ten aktywny, ten właśnie będący wynikiem pracy nad kreatywnością, bywa tylko o oczko mniej kłopotliwy od tego najgorszego rozrabiaki. A czasem jeszcze kłopotliwszy, bo wymaga myślenia ponad program. Więc te dwie cechy są, czy te dwie działalności, budzenie kreatywności i standaryzacja, są przeciwne. Standaryzacja jest dużo łatwiejsza i bardziej chyba korzystna. Wprawdzie dobrze jest mieć genialnego ucznia czasami, ale bardzo dobrze też jest mieć uczniów bezproblemowych. Wygodniej.
związku z tym pomyślało mi się wczoraj coś niesłusznego, ale jest coś na rzeczy. Jak to jest, co na ten temat mówi konektywizm? W odniesieniu do przekazu wiedzy, przekazu, bo szkoła jednak przekazuje. Jak to jest z tym, jeżeli traktuję wiedzę jako w wielkiej mierze efekt relacji w jakimś zbiorze ludzi, w jakiejś sieci, to wtedy jest problem, czy ta sieć, czy ten zbiór pójdzie w kierunku dobrym, czy w kierunku złym. Czy poszedł w kierunku dobrym, czy w kierunku złym, czasem widać od razu, po roku, a czasami po 30 latach. Wiecie Państwo, w 1956 roku na wiosnę, jak robiłem maturę, to w naszej klasie było 33 uczniów. Z tego 30 ludzi było we wspólnocie. Byli wszyscy razem, tak jak im szkoła zaproponowała. Wspólnota nazywała się ZMP. A trzech nas było przeciwko. Troszkęśmy ryzykowali, że nie wiadomo, czy się dostaniemy na studia, aleśmy się uparli. Myśmy byli nieklawi. Myśmy byli poza siecią. Myśmy byli nie tylko szkoła nas, znaczy nie tylko instytucja szkoły nas traktowała niemiło. Ci koledzy nasi pozostali, pozostała trzydziestka, patrzyła na nas jak na oszołomów. Potem się okazało bardzo śmiesznie, bośmy w maju zrobili maturę, a w pierwszej połowie czerwca ZMP został rozwiązany, bo akurat był 56 rok i już się wszystko sypało. I myśmy wyszli na tych bohaterów, co się nie splamili uczestnictwem w bardzo nieprzyjemnej wtedy instytucji komunistycznej, jakim było ZMP. Tegośmy nie mogli przewidzieć. Ale nam się udało. Natomiast póki się to nie okazało, to myśmy byli poza wspólnotą uczniów. Można to zinterpretować, skończyłem już szczęśliwie ze wspomnieniami, zinterpretuję to teraz, jak ja to rozumiem. Że przechodziły kolejne pokolenia w Polsce przez doświadczenie szkoły nieprzyjaznej, a czasami szkoły nieprzyjaznej i groźnej. Takie doświadczenie czasem niszczy, a czasem wyzwala podmiotowość ucznia. I ja powiem, że ta szkoła trudna i niesympatyczna dobrze przygotowuje do życia. To widzę w kolejnych pokoleniach właśnie, że ci ludzie ze szkoły stosunkowo łatwej, bezproblemowej, potem w życiu byli bardziej zdumieni, że życie jest trudne, niż ci, którzy przechodzili przez szkołę w jakimś sensie paskudną.
Jeżeli ta szkoła trudna wyzwala podmiotowość ucznia, to edukuje jednych na oportunistów, a drugich na oszołomów, mówiąc grzecznie, na niepokornych. Jest pytanie o proporcje. Oczywiście tych pierwszych będzie więcej. Ale i jednym, i drugim pozostaje doświadczenie próby ingerencji w ich świadomość i w ich etos. I to właśnie ta ingerencja czasami jest traktowana jako ingerencja świata dorosłych. I to jest najczęstsza odpowiedź kilkunastoletniego ucznia, który się buntuje przeciwko szkole. Czasem jest traktowana jako ingerencja ze strony władzy, instytucji państwa, czy władzy jakiejś ideologii, jakiegoś systemu. 300 lat temu można powiedzieć, że w Rzymie była to ingerencja władzy Kościoła. Żeby być sprawiedliwym, 120 lat temu we Francji to była ingerencja masonerii. A w Szwajcarii w latach 80. spotkałem się z zupełnie nową ingerencją, która dotyczyła właśnie moich dzieci tam. Widoczna w bardzo demokratycznej szkole. Ingerencja praw rynku. Bo jeżeli się mówi, że w tym roku nie wiadomo, jaka będzie średnia dopuszczenia do szkoły innej niż zawodówka, bo nie wiadomo jeszcze, jak w naszym kantonie, które instytucje, ilu pracowników do czego zatrudnią i w związku z tym nie wiadomo, czy wystarczy 3,80, czy trzeba mieć 3,95, żeby średnią, żeby się dostać do szkoły średniej. To co to jest, jak nie ingerencja rynku w szkolnictwu? Więc szkoła jako instytucja musi, zawsze jest instrumentem w czyimś ręku. I teraz ten mit szkoły przyjaznej i godnej uczniowskiego zaufania, który tak lubimy, ten mit jest do przyjęcia tam, do przyjęcia przez opinię społeczną, a więc i przez ucznia, tam, gdzie jest pewna tradycja zaufania do władzy. Tam, gdzie tej tradycji nie ma, a taki kraj ja z doświadczenia jakiś dziwny znam, to szkoła nie ma szans bycia instytucją wychowującą dobrze człowieka i obywatela. Właśnie dlatego, że jest oficjalna. I w tym wypadku powiem rzecz straszną, może nie doniesiecie, że niech się raczej ta szkoła skupi na uczeniu tabliczki mnożenia i wyrabianiu nawyku codziennego mycia zębów. Niech się nie wtrąca w wychowanie. Przynajmniej przez dwa pokolenia, po momencie, kiedy się instytucja zbłaźniła, albo, żeby nie powiedzieć gorzej, że ześliniła, to niech nie opowiada o wychowaniu. Niech będzie dyskretniejszy. I teraz, szkoła jest bardzo często zła. W związku z tym szkoła nie jest autorytetem, ale bywa autorytetem nauczyciel.
W złej szkole często zdarzają się bardzo dobrzy nauczyciele. I tu jest jakaś szansa w tym ciemnym obrazie, jaki zarysowałem. I tak było zawsze. Jak się patrzy wstecz na własne życie, to się nie pamięta, jaka była szkoła. Pamięta się tego czy tamtego nauczyciela, czasem tego, którego się w szkole bardzo nie lubiło, bo był bardzo wymagający, robił kłopoty i tak dalej, ale po latach się go pamięta z pewnym uznaniem. Kiedyś uczyli mnie prześmiewczo bardzo, że w dawnych czasach średniowieczu i niewiele potem nie było obyczaju odwoływania się do empirii żadnej i każdą teorię się przyjmowało in verba magistri. Z pamięcią o tym, co nauczyciel powiedział. Proszę Państwa, nie tylko w średniowieczu. Ja też swoich polonistów, zwłaszcza jedną moją polonistkę, pamiętam, co ona mówiła. I ona mnie wrobiła w ten dziwny zawód polonisty, z którego potem się musiałem wycofywać na rozmaite różne inne kierunki, ku historii, ku filozofii, bo była na tyle przekonywująca i na tyle dobrą nauczycielką. I tutaj program, podstawa programowa jest mało ważna. Ona mnie uczyła w latach 52-56. Podstawa programowa była dość straszna. Podręczniki, no z polskiego rzeczywiście był napisany w Polsce. Z historii to były podręczniki Jefimowa i Gałkina. A mimo to nauczyciele potrafili nauczyć nas bardzo wielu rzeczy, oczywiście ryzykując. Ale właśnie takich nauczycieli się pamięta. Bo nauczyciel się przede wszystkim liczy. Nie podręcznik, nie program, tylko nauczyciel. I powiem szczerze, że reformę oświaty to ja bym widział jako aktywną budowę autorytetu moralnego dobrego nauczyciela i ostrą publiczną krytykę nauczyciela złego. Oczywiście, że to jest rzecz niebezpieczna, bo będą przegięcia w jedną i w drugą stronę. Będą ludzie, którzy potrafią sobie zdobyć niezasłużone laury i będą ludzie, którzy zostaną przesadnie skrytykowani publicznie. Ale to by było ważne, bo naprawdę nie chodzi o to, do jakiej się szkoły idzie, tylko do jakiego nauczyciela się trafi. I nie chodzi tylko o nauczyciela złego, którego trzeba krytykować, ale i nauczyciela takiego byle jakiego. Taki, co to nic złego nie robi. Nie ma się przyczepić do niego o coś i jakieś konsekwencje wyciągać. Po prostu stara się robić jak najmniej. Tak jak w każdym zawodzie. Drugi element reformy, który bym proponował, to jest aktywne sugerowanie społeczeństwu, że szkoła nie jest automatem przetwórczym, ale co najwyżej pomocą w zdobywaniu edukacji. Ale należy dążyć do tego, żeby jak najwięcej uczniów
zdawało sobie sprawę z tego, że to oni się uczą, a szkoła ma im pomagać, czy nawet pomagać w sposób nieprzyjemny, bo wymagać czegoś, ale to, że nie uczysz się dla szkoły. I o tym się chyba za mało przypomina, a jest taka możliwość zrozumienia. Jestem pod wrażeniem rozmowy z chłopakiem z mojej wsi na Zwolenszczyźnie, który zrobił maturę słabiutką, ale zrobił. I okazuje się, że ma za mało punktów, żeby się dostać na jakiekolwiek studia. A ojciec marzył o tym, żeby wreszcie jeden z rodziny się wyzwolił z tej orki na roli. I zrobił maturę. I co teraz? Nic. I ten chłopak swojemu 2 lata młodszemu bratu mówi: słuchaj, ja skrzaniłem, zmarnowałem te 2 lata, bo się żadnym przedmiotem nie zainteresowałem tak naprawdę. Wybierz sobie jeden przedmiot i się nim zainteresuj. I to jest chyba wielki problem. Oczywiście samokształcenie z jednej strony w dobie dzisiejszej internetu, całego zasobu informacji, który jest na wyciągnięcie ręki, to wydaje się bardzo łatwe. I tak, tylko że trzeba tę rękę wyciągnąć i trzeba wiedzieć, że to coś daje i trzeba mieć pomysł na wyciągnięcie ręki. I ja wiem, że w Warszawie jest inaczej, że w każdym mieście jest inaczej. Ale na tej wsi komputerów jest mnóstwo i gry są w robocie przez właściwie niemalże całą dobę. Ale sięgnięcie do rzeczy poważniejszych w internecie praktycznie się nie zdarza. Czasami samokształcenie uczniowskie utrudnia pracę nauczycielowi, który musi być wtedy gotów do odpowiedzi na zupełnie niespodziewane pytania, merytoryczne. Trudno. Tak trzeba. Trzeba to ryzyko podjąć. To znaczy, trzeba. Nie podejmiesz, nikt cię za to nie wyrzuci z roboty. Nie ma problemu. Problem będzie dla tych młodych. I tak to mi się wydaje. I w związku z tym znów myślę troszkę o tym konektywizmie. Jest to strasznie ważne uzupełnienie. Bo szkoła, taka jaka jest, niedobra, nie, może niekoniecznie zła, niedobra szkoła będzie funkcjonowała jeszcze i będzie miała tyle osiągnięć, ile będzie miała dobrych nauczycieli. I ci ludzie, ci nauczyciele, powiedzmy sobie wyraźnie, oni mogą udawać uczestników dialogu. To znaczy udawać równorzędnych partnerów. Ale no nie czarujmy się. Oni jednak wiedzą coś więcej. I oni mają coś przekazać. I dlatego wydaje mi się, że w tej chwili, dzisiaj, to bym powiedział, żeby dążąc w długofalowym procesie do maksymalnego wykorzystania tych nowych idei, jednak budować nawet na tych tradycyjnych metodach, byle
realizowanych z możliwie dużym zaangażowaniem osobistym. To tyle. Dziękuję bardzo.